Witam Państwa serdecznie. Sprawa sprzed półtora miesiąca, praktycznie napad, który miał miejsce 2 lutego przy ulicy Poznańskiej, o czym praktycznie wszystkie media lokalne pisały i nie tylko lokalne. Zlecenie biuro przyjęło praktycznie półtora miesiąca temu. I dzisiaj mamy, można powiedzieć, zakończenie pierwszej części. 2 lutego doszło przy ulicy Poznańskiej do napadu przez 2 mężczyzn na tak zwanego policjanta. W wyniku tego napadu zostało skradzionych 125 tysięcy funtów. Kwota 500 000 złotych została w mieszkaniu. Oczywiście te informacje również Państwo mieliście wcześniej, chociaż były pewne rozbieżności, ponieważ policja twierdziła, że ta kwota była znacznie mniejsza, która została skradziona. Niemniej jednak były porobione blokady, jak Państwo pamiętacie, na ulicach Wałbrzycha. Po 2 tygodniach, czyli 16 lutego przy ulicy Andersa 30G doszło do próby ponownej kradzieży pieniędzy. Została zerwana podłoga w mieszkaniu należącym do tego samego właściciela, który dysponował lokalem przy ulicy Poznańskiej. Jak wywnioskowaliśmy, sprawcy orientowali się, że osoba ta może mieć pieniądze. Źródło informacji jest dla nas znane. Wiemy, kto te informacje przekazał. Sprawcy zakupili mundury w sklepie militarnym. Próbowali w pierwszym momencie doprowadzić do napadu na tak zwanego kuriera. Niemniej jednak kobieta, Henryka L., nie otworzyła drzwi tym osobom, którzy pukali i próbowali w jakikolwiek sposób przekonać ją, że są z firmy kurierskiej. Nie byli w żaden sposób ubrani w żadne uniformy kurierskie, kamizelki, tylko mieli czapki, które jednocześnie ich maskowały. Były to godziny ranne. Nie udał się tak zwany pierwszy napad. Później była powtórka. Sprawcy byli zupełnie nieprzygotowani. Działali, mówiąc kolokwialnie, z partyzanta. Bez większego przygotowania, mając wiedzę, że tam znajdują się pieniądze, podejmowali takie praktycznie w sumie mało skoordynowane i mało logiczne ruchy. Informacja o tym, że dokonali tego napadu, w sumie rozeszła się w tak zwanym wałbrzyskim świecie przestępczym. Co niektórzy wiedzieli, że to oni. Arkadiusz T., 33-letni mężczyzna, który w dniu wczorajszym został ujęty przez agentów biura Rutkowski, jak również przeze mnie osobiście, jest jednym z głównych sprawców tego napadu. Oczywiście przed akcją przygotowaliśmy się do działań. W czynnościach tych brało udział 9 ludzi, 4 pojazdy biura Rutkowski. Oczywiście samochody cywilne. Działania były przeprowadzone bardzo dynamicznie. Pod domem matki zatrzymanego. My rozpoznanie mieliśmy już wcześniej. Niemniej jednak pewne fakty, które nam się nałożyły przedwczoraj, doprowadziły do decyzji o zatrzymaniu. Czynności były prowadzone we ścisłej współpracy z CBŚP z Wrocławia. Policjanci z zarządu wrocławskiego, muszę powiedzieć, że wykazali się bardzo dużym zainteresowaniem sprawą. Zostali poinformowani przez naszego pracownika, przez dyrektora biura detektywistycznego Rutkowski. Dyrektor biura został bardzo szczegółowo, pan Leszek Jóźwiak, szczegółowo przesłuchany na tę okoliczność, w wyniku czego my mogliśmy podjąć w dniu wczorajszym działania bezpośredniego ujęcia, zatrzymania i przekazania do dyspozycji Policji Wałbrzyskiej
zatrzymanego Arkadiusza T. Mamy również inne osoby, które brały w tym udział. Wiemy, kto to jest. Także zatrzymanie ich nie będzie większym problemem. Również my posiadaliśmy informacje, gdzie mogą być ukryte pieniądze. W tej chwili są prowadzone czynności policyjne CBŚP. Myślę, że niebawem otrzymacie Państwo kolejne informacje ze strony policji, być może o odnalezieniu pieniędzy. Co do reszty, oczywiście w dniu wczorajszym świadek został przewieziony przez naszych agentów do prokuratury. O tym, co dzieje się dalej, niestety nie mogę powiedzieć dla dobra toczącego się śledztwa. Policja Wałbrzyska nie prowadzi tej sprawy, tylko prowadzi to Centralne Biuro Śledcze Policji, Zarząd z Wrocławia. Także tutaj w zasadzie policjanci wałbrzyscy brali tylko i wyłącznie bezpośredni udział przy tak zwanej pomocy przejęcia zatrzymanego Arkadiusza T. Byli to policjanci z Komisariatu Pierwszego, ponieważ czynności były prowadzone na Piaskowej Górze.